Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV? Koszuli nie daj mi na to. Rodzice wycofali dzieciaka ze szkoły, przyszło z płaczem, bo kazano się przebrać za dziewczynkę. To jest ten przykład. Dwa znaczy Śląsk i ulice Koszuli. Nie słychać o tym, że znaczy to nie jest z palca wyssane. I pan, tak. Tak jak to jest określone, tak. Proszę Państwa. Podstawa programowa to są takie ramy, wielkie obszary, które jest napisane. Dziecko, to jest temat na tobie jeszcze. I ten podstawa programowa to jest jakby program, baza, baza. I my mamy to realizować. A w odniesieniu do cenu, proszę pana, my jesteśmy tradycjonalni, otwarte na rzecz kultury twórczej. Tutaj jest, proszę pana, no, satysfakcjonuje to pana, nie gonimy za niesprawdzonymi nocnikami, nikt nie zgłaszał sprzeciwu, jeżeli o wystawianie jakichś spektra, nauczyciele normalnie się w tym wszystkim i właściwie wzorce kształtowali. Natomiast to, że w jakiejś sytuacji się nadmiernie robi się z tego problem, gdzieś się dzieci zaczyna przesłuchiwać, a co w tym przedszkolu czy szkole się robi, z tego robi się jakieś upery, to jest niewłaściwy kierunek. Ale to w ogóle dotyczy całości społeczeństwa, gdzie trzeba chyba jakoś normalno zacząć prowadzić, bo gdzieś chyba się w tym wszystkim to już zgubiliśmy w kraju, ponieważ gender, przestańmy o tym mówić i nie będzie tego genderu. Bo o to chodzi, że my o tym wszędzie coś wyciągamy i robimy z tego problem, mało tego zaczynamy robić w polityce. A tak naprawdę to nie, to jest tym wszystkim, no niestety są określone zachowania. Ja też mogę podchodzić do tego na swój sposób, oczywiście mam swoją indywidualną ocenę, jeśli mówi się o różnych, no, powiedziałbym przede wszystkim, no, może inklinacjach, czyli innych zachowaniach określonej płci. Staram się tam słowa dobierać, żeby nie powiedzieć czegoś niewłaściwego, ale chodzi o to, że no tak jest. No jest to, jedni to określają jako schorzenie, inni określają to inaczej. I to się dzieje w społeczeństwie, niech się tym środowisko dorosłych zajmie. Mamy służbę zdrowia, mamy różne inne doradztwo w tym zakresie i to nie ten problem się tam toczy. Natomiast jak widzę, że to gdzieś próbuje się właśnie przenosić do szkół, gdzieś zaczyna się dzieci przepytywać, a co robię, czy nauczyciel takich rzeczy, czy taki wychowawca. Proszę Państwa, na pewno to nie służy sprawie, bo tym młodym ludziom po prostu mieszamy w głowach i to od tego zacznę. Tylko dlatego, że pytanie padło, to ja chwilowo się czemu. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.